Witam wszystkich na dzisiejszym live. Dzisiaj chroniczne skoczni widzów Innsbrucku na skoczni Bergisel HS-130. 84 zawodników w kwalifikacjach. Siema Klobi. Jak tam? No, wielkie dzięki, że pytasz. Jest ok. Do ciebie pewnie też. W sumie to bardzo dobrze. Oj, ze spóźnionym wybiciem rozpoczął Wojtek Sawczuk. No i nie doleciał do 120 metra. O, coraz więcej widzów się zbiera, bardzo dobrze. Witam wszystkich. Słoń indyjski też spóźnił wybicie, ojej. Jak zdrówko? No dzięki, że pytasz, jest ok. Dominik. Już patrzę, szukam. Na razie tu nie widzę. No, jesteś. 77 w kolejce. No i masz zagwarantowaną kwalifikację do dzisiejszego konkursu. Siema, Antku, siema. Teraz myśl o 12 z Watykanu, bardzo dobre wybicie chyba. No i prawie 130 będzie. No, dosyć kozackie noty. Ty, panie Karolu, też jesteś zakwalifikowany do pierwszej serii, więc też nie musisz się bać o to, że nie wejdziesz do pierwszej serii, bo wejdziesz. Bo masz 80 numer startowy. Teraz będzie Presto z Hiszpanii. No i chyba zajmie drugie miejsce. To trochę spóźnił wybicie. No tak, będzie drugie na pewno. Tagliatel też trochę spóźnił wybicie, ale był dobry gibą. I drugi będzie. No i teraz Patysiek. Był z początku na live, ciekawe czy nadal jest. Dosyć dobrze się wybił, leci jak najdalej, jak potrafi. Najdalszy skok to będzie na razie. 132,53. Rzym teraz, no w końcu dzisiaj dał czadu, a nie to co wczoraj. No, dobrze mu poszło dzisiaj w kwalifikacjach. No i ta stazowy teraz na razie nie zdobył punktów w turniejszej stoczni. Oj, 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 za późno poszedł do lądowania. No i dlatego upadek. 10 osób. Krzywe wybicie. Średnio stoczniło. Skąd nic bruka mam? No widz mi wysyłał, pan Karol mi wysyłał. Pinkmaster teraz. Trochę krzywe wybicie. Ale zdąży wylądować, drugi jest. Na razie Rzym prowadzi. Robi teraz, no, podwiła mu trochę pod narty minimalnie. I może być pierwszy. Przebił Rzyma, o tak. No i skoczył dalej niż TAS nawet. Siema Sonix. Johannes Helson Kraniewicz ładnie się wybił. Będzie chyba najdalszy skok. Ledwo lądowany, ale najdalszy. Coraz lepszego skoku.
Jak tam u mnie? No dzięki, że pytasz, u mnie jest okej. Ogólnie ostatnio forma i motywacja w grach jest. Osiągnięcia są. Grałem dzisiaj w szachy, zrobił. Dwie partie rozegrałem, no i wygrałem obydwie. Możecie wy też się pochwalić waszymi osiągnięciami. Miłek teraz spóźnił wybicie. Bardzo dobrze poprzedzałem do wam. Może trochę za wcześnie. Jakie zapisy? To niedobrze, że nie grałeś. A ostatnio coś w ogóle grałeś, panie Karolu? No Innsbrucka mi wysłał pan Karol. Od niego dostałem tę skocznię. No to można się zapisywać pod filmem. Już wyślę link do niego. I pod nim można się zapisywać. Witam wszystkich, którzy doszli. I pod tym filmem można się dopisać, to wtedy będziesz na następnym tygodniu. Bo już do turnieju stoczni nie da się dopisywać. O, Kublikar, witam Kubikara. Teraz polski Malwos. Za wcześnie trochę. Ale leci. I będzie 132, coś chyba. 84. No możesz, panie Karol, też się pochwalić, co grałeś i czy jakieś sukcesy były i tak dalej. Nie mam Instagrama. Michał teraz. No nie miał dobrych warunków. Tank krzywo się wybił z Chin. Ale dobrze wylądował. W co nie wierzysz, odkusił? W co nie wierzysz? No pewnie, że jesteś zapisany. Nawet mówiłem, że masz kwalifikację zagwarantowaną do pierwszej serii. Bo na razie jesteś na wysokiej pozycji w turnieju szczerze skoczni. Michał Feren za wcześnie się wybił. Coś koło 130 metra, 130-20 skoczył. 15 osób. Michał Gamer spóźnił wybicie. Ojojoj. Nie zdąży wylądować. Siema to Biksie, siema. Innsbruck to ten skocznię mi wysyłał pan Karol. To od niego ją dostałem. Już miesiąc temu. Ten jest Krendal dosyć średnio skoczył, ale może być piąte miejsce. Dosyć okej te noty były. Aha. No a ja tu mam XYZ. No tak, nawet mówiłem, że dostałem od ciebie miesiąc temu. Słychać mnie w ogóle? Dlaczego mam anulować? Przecież okej się skacze na tej skoczni. Nie ma żadnych błędów i tak dalej. Thompson. Pasywny. Nie zdążył lądować. Nie skakałem jeszcze na turniej. I nie wiem, czy w ogóle będę skakał. Bo straciłem motywację na ten turniej. Przez to, że mnie wszystko zdyskwalifikował. Z planicy, nie? No tak, wiem, że
To jest podobne do skoczni Ostro. Bo widzę po tych wiatrołapach i tak dalej. I po tym progu. No ja wiem, że to podobne jest do Ostra. O, siema Wiskron 11, witam cię. Tu sądzę o przeprowadzce zwierza, nie wiem. Rapik teraz z Pakistanu, trochę krzywe wybicie. No i okej, tak trochę na takie warunki. Bo nie miał zbyt takiego podnarty wiatru. Słony cukierek live. Ojej. Bardzo się położył. Pokazanie twarzy jest bezcenne. Myślę, że to nie jest skopiowane. Bo nie jestem pewien, czy to fioletowe na najeździe to na Ostrym też było, czy nie. Chodzi mi o to, nie? O to fioletowe. Bo mi się wydaje, że Ostro nie posiada takiego czegoś w DSJ-cie. O, dobre wybicie baku, tylko słaby ma wiatr w kierunek. Ale wygląda. 12 miejsce. Na trybuny, żebym popatrzył. Dobra, po tym skoku popatrzę. Bartłem za wczesne wybicie. No i będzie miał problem z przejściem do pierwszej serii. Ale kozackie noty zdobył za to. No trybuny, no tak. No tak, wokół skoczni. Dużo ludzi. Aż od linii sędziowskiej do samego końca. Ludzie uzupełniają. Domino 2204 z Francji. Też za wcześnie się wybił trochę krzywo. No i to nie jest wybić nisko, ale też nie wiem, w to drogę. Rychlaczek chyba dobrze trafił, może trochę za późno, ale dobrze wyglądał. Siódme miejsce, ma. No teraz 8 osób, a przed chwilą było 14-15. Marek Orzenia teraz się śleci do bud, który no i ładnie wyglądał. Trzecie miejsce zajął obecnie. No, kariera online już wkrótce, bądźcie czujni. Czemu taki liczny wiatr? No bo jak już oglądał wczorajszego i przedwczorajszego live'a, to mówiłem, że jeśli chodzi o turniej, szereg skoczni i zawody z kwalifikacjami widzów, to mi nie zależy na wiatrze, na wiersze, na warunkach i od razu biorę pierwszy lepszy. Bo szkoda czasu, bo wtedy by live trwał powyżej 20, a wtedy już by było ciężko, wtedy by jeszcze nie pasowało. Więc skaczę na pierwszych, lepszych warunkach. Siema Patysiek. Jak widzisz, dopisałem cię już do listy. Obecnie jesteś 13 w kwalifikacjach. Już ochrania sprawdza gwarantowaną kwalifikację do pierwszej serii. SMZ-ko za wcześnie się wybił. Może to nie jest
ten prawdziwy kubek, może to zupełnie ktoś inny. Może to tylko przypadkowa taka nazwa. Mi się wydaje, że to nie jest ten nasz, którego znamy, tylko jakiś rzeczywiście nowy widz. Więc niepotrzebnie go ukryłeś i lepiej, żebyś tak nie robił. No, odkryty, no dobrze, że odkryty. Bo mi się wydaje, że to rzeczywiście nowy widz. Mati teraz z szybym wybiciem. No i średnictwo. Ale trochę przeciętne. Przychód, krzywe wybicie. Dobrze trafiło, jak krzywa się wybiła. 128 chyba będzie. Więcej. Pomyliło mi się więcej. Nie, 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 nikomu bym nie sprzedał kanału. Nie, 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 nie. Słuchaj, będą we wtorek. Robert Zorfie. Ledwo wylądował skiter. Ledwo, ale wylądował. Dlaczego mam przyciszyć? Coś jest nie tak w tej muzyce? Hogan? Coś ściemniaci. Ja mam bardzo dobrze wszystko ustawione. Ja nic nie modyfikowałem. Ostatnio na live'ach to bardzo dobrze, bo mniej muzykę słychać. Pamiętam, że jakiś czas temu na live jakiś widz mnie zmylił, że niby za głośno była muzyka, a była bardzo dobrze ustawiona. Jak zciszyłem ją, to w ogóle jej nie było słychać. No a teraz? Teraz chyba będzie dla was lepiej, bo przyciszyłem muzykę. Mi się wydaje, że teraz musi być idealnie, ekstra musi być. Adam ma już dosyć dobre wybicie, leci ładnie. Dobrze dosyć, szóste miejsce. Nie ma tego. No co ty, tylko poświwisko z siebie zrobiłem. I w ogóle szkoda gadać o tym. Elfunel Deiro, 21 miejsce. Już wielu zawodników sobie zapewniło występ w pierwszej serii dzięki kozackim wynikom w kwalifikacji. No znaczy pośmiewisko chodzi o ten wokal, nie? To było pośmiewisko. Bo jakby to lepiej brzmiało, jakby to dobrze już, no to byłoby git. No ale to wyszło do dupy, więc szkoda gadać. To o to mi chodzi. Nie no, w lecie miałem podobną ilość osób. Podobnie było. Ostrowiaczek drugi. Oj, trochę niespokojnie docie Lego wylądował. 14 miejsce. No i kiedyś w tym sezonie miałem też dużo osób. Chyba miałem ze 22 osoby nawet w jednym momencie na live 14 listopada. Więc w stronie 11, zanim się wypowiesz, to byś musiał oglądać całe moje live'y na bieżąco. No ogólnie ten wokal to było pośmiewisko.
co innego, gdyby był dobrze wykonany. To to by było zupełnie co innego. A tak to to było do dupy, nie? Teraz Szymek wrum. O, dosyć dobrze leci ładnie. Ale nie powiało mi. Trzecie miejsce zajął. No bo nie miałem warunków na nagrywanie. Ja tylko miałem raz takie warunki. Raz takie miałem warunki, gdzie mogłem tylko poświęcić na to 10 minut. I tylko jedną wersję zdążyłem. No niestety, tak było. Po prostu nie miałem warunków. I to nie dość, że tak, to jeszcze spontanicznie to robiłem. No po co no było brała mnie taka chęć, wiesz? Bardzo mnie brała chęć na to. Bo co innego, gdybym miał warunki na jakieś 100 prób, to wtedy co innego. To wtedy bym się rozgrzał z tym i tak dalej. I wtedy to oczywiście, że inaczej by wyszło i na pewno choćby trochę lepiej. Ciekawe, czy ktoś da donate'a. Fajnie by było, jakby ktoś dał donate'a. Bo być może, że będzie jakaś niespodzianka też. Może być, może nie być. Nie wiadomo. Dobrze, no 18 miejsce. No przynajmniej ta skocznia nie jest zbugowana. Tak jak na przykład taka o nazwie Murderer Test, coś takiego. To tamto w ogóle. Po tej linii sędziowskiej, to tam w ogóle zawodnik wyskakiwał daleko. Anomariandowie teraz. Dobry skok w miarę. Siema. Czy w mojej klasie orto? Wiesz, tak średnio. A z gramatyką u nich i interpunkcją, przede wszystkim interpunkcją, to u nich to tragedia. Oni przeważnie nie stawiają przecinków w odpowiednim miejscu lub w ogóle ich nie stawiają. Więc u nich to najgorzej z interpunkcją jest. Wiesz, Tobiaszu. Siema wszystkim. O, Kamil jesteś, witam cię. Czy tamta skocznia była na DS24? Nie wiem, mi ją wysyłał pan Karol. Chodzi o tego Innsbrucka, nie? Co teraz jest. Czy Kamilu, ty skakałeś? Mi się wydaje, że jeszcze nie. No ale już wkrótce będziesz skakał. Już czterech zawodników i będziesz ty skakał. Więc bądź czujny. Janusz teraz bardzo się położył na nartach. No ale jest taki w miarę dobry skok. No, no tak, noty przez to położenie się na nartach takie. Bark spóźnił wypicie, bardzo spóźnił. No i cienko. Którego patcha to jest patch na turniej 4 skoczni. Dwa lata temu go robił taki ktoś jak Romek Pell i do tego dołożyłem Mipok Generic. Czyli te dwa patche. Ten Mipok Generic to po prostu uzupełnia na przykład to po prawej na górze strzałkę, te kwadraty. Ten kolor turkusowy, to uzupełnia mi po Generic, a tak poza tym to jest patch na turniej 4 skoczni od romka.pl. U mnie też w moim full patchu znajdziecie go. W folderze patch by romek.pl, o ile jest, ale powinien być. Manchester United teraz, a następny zawodnik to Kamil.
Łączyłem kiedyś porno. Nie. Regulamin obowiązuje na tym kanale. To znaczy, u mnie jest trochę inny na kanale, jeśli chodzi o zasady czatu. To był na tej stronie, która była dla moderatorów. Mam nadzieję, że ją pamiętacie. To tam w tej stronie z tym dokumentem tekstowym były zasady czatu. One są oczywiście o wiele bardziej luźniejsze niż te, które są na serwerze. Myślę, że specjalnie napisał tak. Opóźnienie jest, aha. No i teraz Kamil. Czy odpali petardę? No może. No i... No, trochę mu na korzyść nie działo. No tylko zacznie, 33. Oj, może mieć ciężko. Zobaczymy, jak sobie inni poradzą. Na razie jeszcze nie dostał się, choć ma duże szanse. Ma duże szanse na zakwalifikowanie się, więc Kamil powinien pozostać czujny nad tym, czy przejdzie do pierwszej serii, czy nie. Ja myślę, że raczej powinien przejść. No, mi jeszcze to skoczyło o wiele słabiej niż Kamil. No, 50 niestety. No bo akurat takiego Innsbrucka mi wysyłał widz, pan Karol mi wysyłał go. Ja go po prostu sobie wziąłem. Nie chciało mi się szukać w innych źródłach, bo już go dostałem od niego miesiąc temu. Oj Kamilu, możesz być w pierwszej serii, możesz być. Bądź czujny. Bo zawsze ktoś jeszcze może dostać misklika. Oczywiście nikomu tego nie życzę, ale może się tak zdarzyć. Albo nie wiadomo, ktoś może spóźnić wybicie, tak jak wczoraj Rzym w gapie. O, ale Rafael Kozacko się wybił. Ja w ogóle nie wiedziałem, że on robił. Ja po prostu nie wiedziałem o tym. Ale mi odpowiada ta skocznia. Dla mnie jest ok, przynajmniej nie ma żadnych bugów, nie ma żadnych errorów, więc jest git dla mnie. Arek teraz dosyć dobrze skoczył, jak na taki kierunek wiatru. No i Kamil jest bardzo blisko w kwalifikacji do pierwszej serii. No więc będzie ciekawie. Teraz czas na Wiskro na 11. Oj, trochę ruch był w locie niepotrzebny. Ładnie. Drugie miejsce. Siema Dominik. Chyba nie byłeś, chociaż zobaczę. Zaraz zobaczę, czy byłeś. Ładnie wylądowała salatka, ale słabo. Dominik, jeszcze nie. Jeszcze nie skakałeś. Kubek teraz dobrze się wybił, Kozacko, ale położy się na artach. No ale też rady więcej danych. To nie jest, wiesz, to znaczy, to nic specjalnego. Bo 134 bez gibona to ja też potrafię. 137 zresztą też. Oczywiście jeśli są porządne warunki na to. Bo na przykład z takiej belki 7 lub 12 to nie skoczy się raczej tyle. No i czy Kamil się zakwalifikuje? Bardzo blisko, brakuje jednego miejsca do kwalifikacji do pierwszej serii.
Więc Kamilu, bądź czujny. Futka teraz. Oj, futka. Dobrze skoczy. Pomimo, że tak niespokojnie leciał. No i Kamil się zakwalifikował do pierwszej serii. No i co? No i co, Kamilu? Zakwalifikowałeś się do pierwszej serii. No to Dank, no to może powinieneś szukać lepszych warunków, bo z czwartej belki nawet da się mieć 2,5. No tak, da się mieć 2,5 z czwartej. Już się nie pytałeś w stronie 11. Nie mam w planach. Zresztą nie wiem, czy w ogóle miałbym czas na grę. Ja w ogóle nie zapowiadałem ci, że ja będę kupował. Oj, 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 ostrowiaczek. Ciężko miał na lądowaniu. Jeszcze paru zawodników pozostało. No i to akurat są zawodnicy, którzy mają gwarancję, że wystąpią w pierwszej serii, pomimo nawet jeśli im się nie powiedzie skok obecny. No ale Łycha i tak by przeszedł do pierwszej i tak to dobrze skoczył. No 17 osób w stronie 11. Czyli tyle ile latem. Ja ci nawet nie zapowiadałem, że będę słuchał. A zresztą to szkoda czasu na takie coś. No, nawet dzisiaj już pokazywałem autora tej skoczni XYZ. Czy jestem lubiony w szkole? Jestem tolerowany. Aczkolwiek mnie nie szanują w szkole za to, że interesuję się skokami i gram w gry o skokach. Oni tego bardzo nienawidzą, oni nie szanują polskich zawodników. Na przykład mówili, że Kamil i Piotr to pluli na polską flagę, albo coś tego typu, że to nie są patrioci. Po prostu przy mnie specjalnie hejtowali skoki w klasie chłopaki. No to niedobrze, jeśli daje czegoś jakiegoś innego autora. Bo skoro ten ktoś jest autorem tej skoczni, to po prostu powinien jako siebie podpisać. A nie jako ktoś inny. Bo ja, jak na przykład, jak ja robię skocznie, to ja po prostu podpisuję się, że to moje. Własną nazwą się podpisuję. Ale co tu gadać, jak moje skocznie są i tak słabe. Teraz ładne noty. No i teraz Wolf, który spóźnił wybicie, ale dobrze skoczył. Outdoor Tomasz Karciarz, pod tego się podszył młot XYZ. To niedobrze, że się podszyła, to niedobrze. Powinien po prostu oznaczać siebie samego. No i wyniki kwalifikacji. Wygrywa kwalifikacje Johannes Herzog-Kraniewicz. Już chyba przedwczoraj wygrał nawet
w Oberstdorfie, drugi w Wistron 11, który jest na czacie, i trzeci Jan Paweł II. Siema Filip. No i Kamil zakwalifikował się. Nie mam Instagrama, już chyba pytałeś się. Pokazywałem przed chwilą, Kamilu. Jesteś 46. Jesteś ostatnią osobą, która zakwalifikowała się. Z tych, którzy nie mieli gwarancji kwalifikacji do pierwszej serii. No i czas teraz rozpocząć zawody KO. Najpierw będzie rywkaczek kontra kubek. Więc zapoznajcie się, z kim będziecie w parze. Kamil będzie z Klowim, Wojciecha Mapara. Ja nie wiem, czy w ogóle chcę pokazać twarz. Ja chyba nie chcę pokazać twarzy. Rychaczek za wcześnie się wybił, ale zobaczymy, jak skoczy kubek. Kubek się krzywo wybił, ale dosyć dobrze trafił. Oj, daleko. Rekord. Ja robię słabe skocznie, jak coś. Na razie tylko dwie zrobiłem. Ale moje są słabe. Rolek dobrze wylądował, ale krzywo się wybił. No i Korolek wygrał z Malwosem. Czy wierzę w kolana ściemę? Tak, zgadzam się z tobą. Dla mnie to też bardziej ściema niż fakt. Zgadzam się z tobą. Dla mnie to też bardziej ściema. Wygra teraz. No i kto wygrał? Znaczy Ostrowiaczek. Ostrowiaczek drugi wygrał. Tobiasz Kubawski bardzo dobrze trafił. No to współczuję, jeśli tak było. To współczuję. To nie wiedziałem o tym. No i Wolf wygrał z Tobiaszem, choć Tobiasz może być w drugiej serii pomimo tego. Jakie masz pytanie? Teraz wybicie kozackie. Henry Sprindel, oj, Michał z nim wygra. Jest takim bibiciem. No to ja jednak co mam zdanie, jeśli widzowi takie coś się pojawiło w rodzinie, no to niedobrze. To niedobrze. Akurat Innsbrucka to mi wysłał widz, pan Karol mi wysłał tym skoczniem.
No bo wiesz, no bo ostatnio te najnowsze filmy to jest tylko same wyścigi, The Wiki Show i Puchar Widzów. Więc u mnie zdecydowanie większe wyświetlenia mają filmy z gry The Lucky Jump niż z wyścigów. No i ogólnie, bo YouTube ucina zasięgi. Czy oglądam Kubigara? No czasami oglądam. No wiem, jak wiem, wiem. Ciekawe, czy Dymiter jeszcze jest. Pewnie się nerwił. No bo akurat z tych wyścigowych to mam pomysły na różne serie, nie? A jeśli chodzi o The Lucky Jump, to taki mocniejszy content dla wyświetleń to wejdzie gdzieś tak później. Może najwcześniej w połowie stycznia, ale na pewno w marcu będą takie różne bardzo popularne filmy. Przede wszystkim będzie Spaczem film i takie różne, mogą być też rekordy i takie serie, które robią wyświetlenia najprawdopodobniej. Więc wtedy na pewno będzie taki content, który narobi mi wyświetleń. Na marzec przewiduję, że będzie patch. No i będą jakieś pewnie rekordy albo coś takiego, żeby z The Lucky Jump 4 zrobiło wyświetlenia. Jak reaguję na tych, którzy mi dogadują? W sensie, w jakim sensie? Możesz wyjaśnić, w jakim sensie Dank wyśrednio czaję. Dogadują. Tak zastanawiam się, o co dokładnie może ci chodzić. Strona do pobierania skoczni, no to DSJ24.pl. Najlepiej tak jest zweryfikowane. To przynajmniej na takich nie pojawi się żaden error. Taki jak był na Pjongjangu. To tamto error, jak się za wcześnie wybiło, to error tam był. Na szczęście Piston 11 mi to naprawił. Bo na tej skoczni mi zależy. Bo ona będzie na mistrzostwach widzów w lotach. No nawet Piston napisał poprawny link. DSJ24.pl to najbardziej zweryfikowana strona do skoczni. No dzięki za suba, dzięki. Patysiek ładnie skoczył, teraz Rafael. Jeszcze dużo zawodników, trzeba przyspieszyć trochę to tempo. Teraz Dominik z krzywym biciem, ale dobrze trafił. Nie ciekawe jak na to Adam Małysz. No, tak myślałem, że o tych ci odchodziło. Jak reaguję na tych? No, w obecnych czasach to staram się mieć to gdzieś. Staram się na to mieć wywalone. Czy skakałem na skoczniach Szymka? No tak. Radziu, spóźnij wybicie. Na jakich skoczniach byłem? No jeśli chodzi o te realne, to byłem na skoczni w Zakopanem, na tej HS140, w Szczyrku i w Wiśle na zawodach byłem. Na letnim Grand Prix.
No i Zakopanem też na letni. Chyba rapuj prędzej. Odcinek z Bigca. A jak myślicie, jakbym takie coś zrobił, to miałoby dużo wyświetleń? Bo jeśli tak, to mogę to zrobić tak gdzieś tak na koniec stycznia, bo już mam zaplanowane, jakie będą filmy do połowy stycznia. No to jak chcecie, to mogę zrobić pod koniec stycznia taki gaping z tej skoczni. To mogę takie coś spróbować zrobić, jeśli to na serio osiągnie dużo wyświetleń. Albo może jakieś najdalsze moje skoki z tej skoczni. Choć na tej skoczni to nie walczyłem aż tak o rekordy. No i teraz pan Karol, który się dosyć w miarę wybił. No bo jak już wspominałem wcześniej, mam już zaplanowane filmy, jakie będą do końca grudnia i w pierwszej połowie stycznia. Jeśli chodzi o te premiery. Bo teraz na premierach będziemy się widzieli we wtorki. No i na razie to będą jeszcze wyścigi, jeszcze następna i kolejna następna to będą z wyścigów. A później to postaram się z DSJ, z czwórki, coś zrobić. Siema. Osiemnaście osób. A live kiedy? No teraz jest i jutro będzie. No i 18 osób. Ciekawe co na to powie Wiskron 11. Ale były live w Wiskronie 11. To po prostu ciebie nie było na live'ie. Nawet masz dowód na kanale, że był. To teraz będzie inaczej. Bo jeszcze obecny mój plan trwa do jutra, a później się wszystko zmieni. Prawie wszystko. Na razie dzisiaj o 19:00 i już nie będzie live'ów o 19:00, bo jutro o 18:00, a w następnym tygodniu będzie 21:00 i 20:00. No, 20 osób teraz na live'ie. Ciekawe co na to tym razem powie Wiskron 11. No i Dan wygrał ze Zwolciem. Pozdrawiam kuzyna Arka. Pozdrawiam twojego kuzyna. Kogo najczęściej oglądam na YouTubie, no to Klowi, Wiskron 11 i większość moich widzów. Takich najbardziej regularnych, czyli Wiskron 11, Klowi. No to Wix czasami. No Kubka też oglądam. No i ogólnie takich. Tak, tak, ciepło tak. Tak, nawet jestem w bluzie z długim rękawem. Krzywo się wybił Szymek. Ale ładnie wylądował. Pozdrawiam Eryka, pozdrawiam. No święty Adrian też, o, u niego to duża dawka humoru jest. Rekord w planicy na HS215 to 241.05, o ile dobrze pamiętam. Czy twój film kiedyś widziałem? Możliwe. Możliwe.
No i teraz Kamil będzie skakał. Kozackie wybicie. Leci ładnie, bardzo ładnie. Pierwsze miejsce, kozackie noty. Na egzekwie z Piotrem jest. No slidebooga to ciężko mi się teraz, w ogóle ja już nie próbuję slidebugów robić. Kiedyś to umiałem, takie bardzo dalekie. Czy Dumbling? No... To znaczy mi osobiście wysyłał widz tę skocznię. Więc ja nigdzie tego nie mam w chmurze zapisanego. Już ciężko jest ze slidebugiem, mnie już chyba nie potrafię. Już bardzo, bardzo długo temu nie próbowałem to robić. I w ogóle uważam, że slidebook powinien zostać wyeliminowany z gry. Ten insult jest od takiego kogoś jak XYZ, czyli pewnie jakiś anonim. Tak, ty byłeś. Obecnie jesteś 13. Już pierwsza seria jest jak coś. 23 osoby. No i co na to Viscon 11? Nowy myszka krzywo się wybił. Tam mam 223,763, coś takiego. Na live pobiłem tam rekord na Pucharze Widzów w listopadzie. Siema. 25 osób. Ile lat nagrywam na YouTubie? Na YouTubie nagrywam od 15 listopada 2016 roku, znaczy wtedy otworzyłem ten obecny kanał. A tak ogólnie to jeszcze nagrywałem wcześniej na innej platformie. Więc na YouTubie nagrywam od 4 lat. No 4 lat i 2 miesiącach niecałych. Teraz to się myszko smażone kontra Viscon 11. Bardzo dobre wybicie. 25 osób. No nie wiem czemu jestem taki. No i Viscon będzie miał ciężko, bo kierunek wiatru miał dupny. No i Ostrowiaczek kontra Johannes Helstrom-Haniewicz. No i Ostrowiaczek z krzywym biciem. Sok rozpoczął, ale lądowanie dobre. Ale przez krzywe bicie takie noty. 31 osób. Jasny gwint. No i Johannes raczej wygra z Ostrowiaczkiem. No tak. No to na razie na pierwszym miejscu jest Piotr Wulteński i Kamil. I trzeci kubek jest. Pomimo, że najdalej skoczył, to jest trzeci. Pewnie za późno wylądował. Mody do DSJ-a, w sensie zależy o co ci chodzi. Czy dać moda? No wiesz, ja już mam bardzo dużo moderatorów. Ale może mogę ci dać, jeśli będziesz bardzo regularnie na live'ach i będziesz często pisał, to możemy pomyśleć o tym. Tak prywatnie, możemy o tym pomyśleć. Jak będziesz jeszcze na live'ach, na przykład na paru na 100 live'ach, to możemy pomyśleć. No i oczywiście na premierach. Więc jeśli będziesz regularnie, to możemy nad tym pomyśleć. Bo widzę, że tobie bardzo zależy na tej roli. Więc możesz ją uzyskać swoją obecnością. Może być tak? Dank. Bo do ciebie to mówiłem.
32 zawodników drugiej serii. Teraz będzie już ją rozpoczyna Suchinio. Krzywo trochę się wybił. Będzie poza rozmiar skoczni, ale to nie był skok z najwyższej półki. No tak, no ale na premierach cię nie widuję w ogóle prawie. Więc zobaczymy. Jak będziesz na najbliższych paru live'ach i premierach, to wtedy możemy się jakoś dogadać. To rzeczywiście mogę ci dać, bo tobie widzę, że bardzo zależy. Mody, czyli zależy o co ci chodzi. Ksox, ksapso. Zależy o co dokładnie ci chodzi, jakbyś mógł rozszerzyć ten twój wyraz. Mody, czyli co na przykład? Bo nie wiem, może chodzi ci o patche. Siema Capro. No, 20 osób teraz. Więc spokojnie, Dank, możemy się dogadać. Czyli mówię, jak będziesz na każdej premierze, na każdym live, to wtedy możemy ponegocjować, jeśli chodzi o moda. Bo na premierach to ja prawie wcale ciebie nie widuję. A moje premiery ostatnio, szczególnie w grudniu, to są bardzo długie. Ładne noty teraz to był Rapix. Johannes Herzog pragnie mieć spóźnienie wybicie. No i wyglądało. Teraz na premierach będziemy się widywali we wtorki o 21:30 lub 45. Ja ogólnie do Danka mówiłem, jeśli chodzi o moderatora na kanale. No wiem, że nigdy nie byłeś. Na razie teraz po pierwszej serii. Byłeś na pierwszym miejscu, ex aequo było. A jak to będzie po drugiej, no zobaczymy. Wszystko może się zdarzyć. No Baku, tym razem słabo skoczył. Ładnie teraz telemarkiem wyglądała Lokan Vlogs. Coraz mniej osób na live, 14 teraz tylko. Jaki mój ulubiony youtuber z Polski? No to raczej by był Cięty Adrian, bo on to robi bardzo śmieszne te przeróbki. Bardzo zajebiste są. Rafael z Polski teraz. Dobre wybicie, ładnie leci. No i kozacki telemark, bym powiedział. Siema Kamilku, siema. Wolf teraz, z Finlandii zawodnik. Trochę krzywo się wybił. No ale dobre lądowanie. No po co mam siebie dodawać, nie ma takiej potrzeby. Za wcześnie się wybił Michał. No ale dosyć dobrze skoczył. Szóste miejsce jak zepo z Rapixem. Oj, bardzo mnie dopisał w kierunek wiatru Markowi. No niestety. No tak, no ale to po prostu przez to, że YouTube ucina zasięgi. Bo nieraz kiedyś nie jeden widz skarżył na to, że pomimo, że ma dzwonek zaznaczony, to i tak nie dostaje powiadomień i tak. Jak tam święta? No normalnie.
Maurycy ładnie leci, bardzo ładnie leci. No i pierwszy będzie obecnie. Postarał się teraz Maurycy. Teraz Dominik z Francji. Trochę za wcześnie wybił się. No i nie dopisał mu kierunek wiatru. Jakiego mam patcha graficznego? Ja ogólnie posiadam bardzo dużo patchów. Patchy najróżniejszych od różnych użytkowników. To akurat jest patch na turniej serii Skocznia od Romka i do tego mi pop generic. Rzym teraz, no, trochę spóźnił. On ogólnie często spóźnia bicia. No ale różne na to 11 miejsce obecnie zajął. Raziu teraz, no i telemat dosyć ok. Jeszcze paru zawodników do końca drugiej serii, no niestety. Teraz live będzie powyżej 20, no niestety. Ale staram się jak najszybciej skończyć. Wiem, że Mariusz Paweł, Tibiski Zadymiarz. No ja coś tam widziałem, że on gra w jakąś grę o nazwie Tibia. Nie słyszałem o konsoli. No dziwnie, że nie ma Szymciana, no, no pewnie coś tam robi teraz, nie? Krzywo się wylił Arek teraz, ale jest hitbonem bardzo dobrym. Ale za późno wylądował, dlatego takie niskie noty. Patysiek teraz. Też nowy zawodnik w uwadze widzów, od turnieju 4 skoczni dopiero występuje. No i to coś ok, ten sok, trochę za późno lądowanie. No zauważyłem, że masz co chwilę farta. Niedługo będziesz skakał, ale jeszcze ptasie mleczko smażone. Puste miejsce po pierwszej serii. No teraz to raczej będą pełne. A nie no, w sumie skoro WOT, to może być coś tam puste trochę, nie? Ale to nie jest wykluczone, że ja po powrocie mogę kupić serwer prywatny do DSJ-a. Więc to nie jest wykluczone. Może tak być, że dołożę się ze swoich i możliwe, że kupię prywatny serwer. Może tak, może nie. Mi się wydaje, że teraz nie ma szybcia. Będę mał już. Chyba dobrze trafił, lub trochę spóźnił. Dobry telemark. Ładne noty, pierwsze miejsce. Oj, skipper ciężko z wybiciem miał. No i cięto niestety. Teraz Klobis, polski zawodnik, czwarty po pierwszej serii, a po drugiej serii będzie na pewno nie pierwszy i drugi, ale trzeci będzie, bardzo ładne noty. 3.20. No, już wkrótce Kamil będzie skakał, więc emocje. Oj, kubek dobrze się wybił, choć trochę za późno. I który będzie? Pierwszy obecnie będzie. Jeszcze dwóch zawodników, którzy mieli ex aequo na pierwszym miejscu po pierwszej serii. No i teraz Kamil. No, no trochę spóźnił. I jak będzie? Pierwszy! 3.20. No chyba podobne noty do Krowiego lub nawet takie same. Takie same. No i Piotr Wultański. Jak skoczy, nie wiadomo. Spóźnił. Leci jakoś, no i jak będzie? Siódmy. Więc Kamil wygrał dzisiaj. Brawo dla niego, dokładnie. Pierwszy Kamil, drugi Kubek, trzeci Adam Małysz.
No i Kamil sobie łącznie punktów aż 290,2. 290 i 2/10. No ale jeszcze nie ma zwycięzcy ostatecznego turnieju Czterech Skoczni, bo jeszcze jutro finałowy konkurs w Bischofshofenie, nie? No i tutaj duże są szanse u każdego z tej czołówki na wygranie turnieju Czterech Skoczni Widzów. Więc jutro finał, zapraszam na bardzo mocną i ciekawą rozgrywkę. No i to tyle na dzisiaj. No na razie prowadzi Piotr, w turnieju Czterech Skoczni, drugi Kamil i trzeci Kubek. Nie wiadomo jak to będzie po jutrzejszym konkursie, więc warto oglądać jutrzejszego live'a. Dziękuję wszystkim za obecność, jeśli się spodobał live, można zostawić łapę w górę, to nic nie kosztuje, no i do jutra. No tak, teraz może świąteczna. No dzięki za lajka. Nie jestem podchmielony, nie jestem. To tylko ci się wydaje, mam po prostu taki głos.